Cześć, witajcie w 20 odcinku naszej serii Zagrajmy w Fable Zapomniane Opowieści. Tak, jest! Zawsze mówię to tak, jest, jakby to cokolwiek miało, dodać takiego, nie wiem, animuszu albo coś takiego, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Powiem wam, że po ostatnim odcinku wyłączyłem grę, a potem odpaliłem ją dzień później, czytaj dziś. No i okazało się, że muszę całą misję przejść od nowa. Także miałem, nie wiem, sporo czasu w plecy. No ale to nic, zaczynamy i lecimy dalej. Proszę bardzo. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że jestem na takim średniawym kacu. I to mnie troszeczkę męczy. Dobra. Może mi ktoś wytłumaczy, co tu trzeba zrobić? Mam ich wszystkich zabić tylko, tak? Aha, bo oni w tym kręgu są widzialni. Oni w tym kręgu są widzialni, a poza kręgiem są niewidzialni. I nie można nic im zrobić. Tu mam bazę. Come on, panowie, come on. Jesteście słabi, więc... śmieniało was to zwalę. Pyk! Wstawaj, mordu, stop, boy. No i powiem wam, że przez tego kaca tak mam niezbyt mocną ochotę na jakieś pogaduchy. No ale już. No nie odsuwaj się, frajer się odsunął. Ej, no przecież miałem ten, blokadę miałem. To blokada nie działa na nich? No uderz mnie, synek. No, widzicie? Taka to blokada, że blok znaczy się, że nie działa. Aj, magia. Nie ma tak, magia. Oczywiście. Zginął, zginął. O ile ktoś mógł zginąć. No i dobra. Zrobiłem, nie wiedziałem co sobie zrobić, to zrobiłem sobie i kawę i herbatę. Haha, lol. No i została mi tylko kawa. No nie gadajcie, że misja wykonana. To ja równie dobrze mogłem poświęcić te 2 minuty dłużej i ją wykonać w poprzednim odcinku. O matko. Ale ze mnie gapa. Znaczy nie, no nie gapa, nie spodziewałem się. No proszę bardzo, misja wykonana. No i dobra, jesteśmy teraz przy głównej misji, mianowicie uwolnij Scarlet Robe. Dobrze przeczytałem? Dobrze. Jest to nasza matka. Tak, znajdź swoją matkę i ucieknij z więzienia B-A-R-G-E-A-T. Zaczynamy. O, jesteśmy chyba w jakichś kanałach tego więzienia, ja sobie przeszykuję broń. Tak, to jest zajebiście bohaterski czyn z naszej strony, że my postanowiliśmy uwolnić własną matkę, żeby wbić się do więzienia. Tak trochę na pałę. Dobrze idę? Dobrze idę. Tak, jesteśmy silni, mężni i odważni, więc powinno nam się udać. A ja się modlę o to, żeby odcinek nie był za długi. Oczywiście olewamy te wszystkie dupy. Stupy. Dobrze, zamknęło się, czyli trzeba je zabić. Beczki, beczki, beczki. No i to ma mnie powstrzymać, proszę was. To ma mnie powstrzymać. Już, już mi tą górę zdejmować. Dobra. Idziemy tu. Trochę mnie drapie gardle. Szczoro. Ciut jestem. No to jest tak na kacu, że niby jesteś głodny, ale jeść ci się nie chce. No, takie dziwne rzeczy. No zbyt fajnie to się człowiek nie czuje. No weź! No posrało was, ile można wyskakiwać z tego. Oczywiście ich nie zabijałem, bo to by było wszystko na próżne, bo one się tak respią i wychodzą cały czas z ziemi.
Więc to było strasznie bez sensu. Mógłbym tak stać i stać milion godzin. Tylko bym sobie XP. Ach, dobra, lecimy dalej. To jest jakaś kopuła. Okej, wchodzimy tu. A, oczywiście trzeba ich zabić. Bum! Dobra. Kto ma zamiar wstać, ty? Nie ma to jak kula ognia. No powiem wam, że ja naprawdę słabo się czuję. Dobra. Dałoby się, żebym coś zeżarł. What the hell? Get him! Wow, tu są ludziki. A no tak, bo przecież to są straże tego więzienia. Musimy się ich pozbyć. Oni na szczęście się nie odradzają, więc śmiało można ich zrównać z ziemią. Ale powiem wam też tak, że w sumie szkoda czasu. No, lecimy. No, ta gra mnie nauczyła, że należy olewać NPC-tów walczących i od razu udać się do punktu. Bo oprócz expa nic za nich nie dostaniemy. Tak, możesz się strzelać. Dobra. Lecimy tu. Panie kochany, lecimy tu. Komnata tortur. Bardzo urocze miejsce. I told you. Touch me again and I'll wring your neck. Wait, I know you. No, it's a trick. You're not my son. The bastard's playing with my head. But it really is you, isn't it? What the hell were you thinking coming here? Don't you see he'll take us both? Never mind. We've got to get out of here. Get this damn cage open. Smutne, ale już, mamusiu, idziemy z odsieczą. Chodź. Chodź, w ogóle cześć, może jakiś przytulas albo coś takiego, nie? Nic z tych rzeczy. Dobra, pewnie tu jakaś jest ciekawostka, tak? Nie? Nie, przynajmniej. Dobra, mamy. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I lecimy z nim. Trzeba pilnować, żeby jej się nic nie stało. To też nie mogę używać magii. Bum! Ej, oni jej nie atakują. Czyli jak jej nie atakują? Świetnie, oni jej nie atakują. To lajtowo. Dobra. To lajtowo, jak tak. Oho. To leave without saying goodbye. Bastard! This child of yours is quite the hero, dear Scarlet. Did you know he's been crowned arena champion? You would have been so proud of him. It must run in the family. That and getting locked up in one of my charming little cells.
You disgusting freak. Let him go. He doesn't know anything. Oh, I think you'll find he knows a great deal. You see, the arena seal I gave him has been showing no, me proszę. His every movement. It has been most entertaining. Digging up graves, saving old fools, meeting with that crazy sister of his. Teresa? Yes, it appears your darling little daughter is alive too. She's told him all about the sword. And that wretched bloodline of yours. And now, my sweet, you're going to tell me where the key is. Dobra, oni nie są dla mnie problemem. O, co jest? Nie ma żadnej walki ani nic? What the fuck is going on? Dlaczego ja nie mam włosów? Then we'll have a bit of fun. He'll enjoy it, won't he, Tibbs? Go to hell. Nie no, więzienie więzieniem. Temper, Tibbs, żeby golić łeb. You should keep all that energy for later. You'll need it then. Trochę mi myszka wariuje. Chodź tu, pajacu. Don't try inaczej byś gadał, jakby nie był za kratkami. It won't work in here. The boss made sure of that. No, nie chcę mi się z tobą gadać, stary. Weźcie tego szaleńca ode mnie. Ble, 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 ble. Nie słucham cię. O jest, jeszcze bardziej wchodzi na psychę. A nie mam żadnych kul? Gdzie są jak kule? Znaczy, nie to, że mnie wykastrowali, ale chodzi mi o kule ognia. Mogę zrobić jedynie co? I to. Gets a trip to the warden's office. Łysy w samych gaciach więzienia. Ale nadal dumny z siebie. Dobra, mógłby tu ktoś przyjść, bo to już jest naprawdę trochę chore. O, Maciek, nie wypuszczę cię. Nie. Nie ma opcji. Nie. Nie. Mówię ci, że cię nie wypuszczę. Ja siedzę w zamknięciu, ty też. Time to move out. It's race time. And you'd better put on a good show. Some of us have bet a lot of money on you. Win, and we like you. Lose, and you get a round in the torture chamber. That sounds fun. Yes, sounds fun. Let me hear it. You miserable sods! I want to see a dirty race! Plenty of pushing and shoving! You hear me? Dobra, i mam biec, tak? Now, get into positions! Jezu! Three, tego na pewno wykastrowali. One! Lecim, lecim, lecim! Dobra, postaram się być pierwszy. Którędy ziomuś? Na górę? Dobra, dzięki. Move it, move it, move it! Słabi są. Strasznie wolni. Pamiętam, jak pierwszy raz grałem, to mi chyba wyprzedzili. Trasy nie znałem. Gdzie? Mów gdzie. Dobrze idę? Chyba dobrze. Frajer mi nie pokazał. Okej. Okay. Lecę, lecę, lecę. Nie. Move it, move it, move it! Move it, move it, move it! Pam, boso przez świat. Można by rzec. Sam jesteś ugly, pajacu. Dobra. Bravo! We have a winner. Guards, escort him to my office. Welcome to my modest quarters. You have earned yourself a singular reward. One of my world-famous poetry readings. Yes, that's right. These stone walls cannot still the beating heart of a poet. I don't want to hear one sound from you. Pouring forth one's soul
requires the utmost concentration. Oh, fuck. Dobra, i teraz kojarzę, że tu trzeba przewiskać ten pokój w trakcie, kiedy on będzie odczytywał swoje wiersze. The recital will begin anon. Remember, I require total silence. Dobra, którym się skrada? The cautionary song of the jailbird. Biskit, którym się skradało? Behold the ball. Tabem? Spirited sparrow. Jest, mam. Dobra, przeszukujemy to wszystko. None can harm it. Not even an arrow. Powiem wam, że może mi się nie udać. And should you try, you would surely fail. Its tail does pour forth from its beak. Ostrożnie, 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 a czas leci. A, wiem, gdzie trzeba iść. Dobra. Now it is one with the clouds, so to speak. Kod tego roku to 1483. T'was turned to vapor by an angry maid. 14. Who a, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Dearest of all birds. Oh, that you were behind. 1483, dobra, chyba się udało. Ale w ostatniej chwili, powiem wam szczerze. Wow. Dziennik jest pusty. Fuck! It's painfully obvious. Jezu, kochany. No interest. Dziennik jest pusty. My lyrical opus is wasted on your philistine ears. Back to the cell with you. Kurde, mol. Dobra, wiecie co? To ja powtórzę tą całą kwestię, którą zrypałem. Welcome to your temporary home. The torture no, czeka nas teraz tortura. We're gonna have some fun with you. Yeah, we're gonna enjoy this. The darkness of the cell consumed the hero's mind. And it consumed his life too. Another year would pass by in this prison. Another year of torture. The ancient noble blood in his veins, the power of the guild, none of it meant a thing inside these walls. And all this time, Jack of Blades was free to roam Albion. The hero would not be beaten, he would be free. Aha, czyli najzwyczajniej w świecie nie szło za pierwszym razem zdobyć klucz. It's a special day today. You'll find out soon enough. Let's bung him in the holding cells with the others. Well, 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 here we are again, eh? No i proszę bardzo, trochę latek minęło i nam przybyło to ciut siwego włosa. I wonder what happened to them, eh? Już nie jesteśmy ewidentnie. Sprawdziłbym, wiecie co, sprawdziłbym ile? Status bohatera, osobowość, doświadczenie, może w to... Nie, osobowość. Ile ja mam lat? Więc tak, wiek 35 lat. Gwiazdorskiej sławy, magiczny wojownik, znany jako gladiator. Charakter ewidentnie w stronę dobroci. Sława, jestem tak nawet dosyć sławny. No atrakcyjność nam spadła, jesteśmy teraz dosyć niezłym oblechem, że tak powiem. Bo mamy minus 76. Szczupli. Dni spędzone w grze 16. I proszę bardzo, czas spędzony w grze to jest 9,5 godziny. No i lista tego, co zabiliśmy. Ulubiona broń. O, ulubiona broń brak. Jak to możliwe? Cały czas latam z młotem. Przecie. Dobra. Tak to pokrótce wygląda. No i dobra, zatem czekanaś nas wezmą na kolejny wyścig. Ciężkie jest życie w więzieniu. Jestem teraz w więzieniu i to mi tak nasuwa pewną myśl. W których jak grach w swoim życiu byłem w więzieniu? Właśnie na pewno jest to pierwsza część Fable, jak sami widzicie. Pamiętam, że w Mafii Dwójce też byłem w więzieniu. Ale co jeszcze? No, oczywiście nie mówię takich rzeczy jak GTA, co...
lose, and you get a round in the torture chamber. That sounds fun. Yes, sounds fun. Let me hear it. No, także chyba te dwie gry. Fable i Mafia dwójka. All right. You know the drill. Now, get into positions. 3, 2, 1. Lecimy. Captain, keep running, scum. Call that running, szybcy i wściekli, szybcy i bosi, szybcy i siwi, szybcy i głodni, jestem głodny. A, moja myszka zaczęła mi świrować przez sekundę, i przez sekundę. Kurczę, mam takie małe déjà vu, wydaje mi się, że mówiłem kiedyś to zdanie. Fasta! That way, you useless filth! Dobra, dobra, patrzcie, patrz, ja mogę sobie pójść teraz. Jedz, o, takim tempem, oni tak mnie nie dościgną. Proszę bardzo. Lajto! Mam po mamusiu ten dar. I look forward to another meeting of the minds in my office. Guards. No, szykuje się długi odcinek. The recital will begin anon. Remember, I require total silence. Tak coś się, no coś mi się wydaje, że chyba go potnę. Dobra. Gray, teraz lecimy. Oh, Gray is the prettiest color. For it's in her name, her eyes, and her soul. She makes me feel 10 feet taller. 45. 05. No, teraz sobie szybciej poradzimy, bo wiemy co jak. Pamiętam, jak pierwszy raz przechodziłem do gry, to miałem tęgą rozkminę, co tu trzeba zrobić. Dobra, obstawiam teraz czerwony. Świetnie, bo już się bałem. It's painfully obvious. You have no interest in the arts. My lyrical opus is wasted on your filth. Już się bałem, że tam nic nie będzie. Back to the cell with you. Klucz do celi. It seems the warden has lost his key. We'll keep you in the holding cells until it turns up. Torture will be delayed. No i dobra, mamy tutaj swoje 5 minut. Musimy wykorzystać okazję, żeby stąd zwiać. Okej, okay. Przeszukamy sobie wszystko, ponieważ możesz... Jest kij! O to chodziło. Zawsze to jakaś broń. I teraz tak, potwierałbym wszystko. Oczywiście trzeba sobie pomagać. No, jeszcze taki wolny to bracie nie jesteś, ponieważ... Ponieważ jesteśmy w centrum więzienia i to, że wyjdziesz z celi, to jeszcze nie oznacza, że możesz się cieszyć. Wszyscy jesteście wolni, przynajmniej jeśli chodzi o wyjście z celi. Dobra. Jestem ciekaw, dlaczego nie mam tych swoich mocy magicznych, tej kuli, tego odepchnięcia, tych moich mieczy, przecież tego nie idzie zabrać. Dobra. Lecimy. A, właśnie, jeszcze trzeba iść po mamę. My mother. I gdzie są moje rzeczy? Przecież miałem w cholerę rzeczy. Stop! We won't stand a chance unless you get your weapons back. Dopóki nie odzyskasz swojej broni. You need to find your equipment before we can leave. Masz rację, mamusiu. Już się robi. No, i w tym są moje rzeczy na bank. Czyżby? Tak, jest. Hej! Oczywiście. I teraz człowiek musi się sam przebrać. Dobra. Ekwipunek. Strój. Może jakieś zestawy. Tak, nie ma nic lepszego. Dobra, to poproszę ten zestaw. Załóż.
I na głowę to ja bym chciał to. Załóż. Okej. No. Frajerze. Dobra, nie mam na niego czasu. Panowie, nie lejcie się z nim, bo on jest silny. Przypadł na was. Ale to będzie długi odcinek. O, ja cię pierdzielę. Tak będę starał się go pociąć. Ale coś czuję, że on będzie... dłuższy niż arena. O Jezu, ja sobie kiedyś powiedziałem, że nie chcę robić odcinków dłuższych niż tam 29 minut, żeby nie było trójki z przodu. A coś czuję, że ten może być taki... Dobra. Matko! Zakładaj buty, idziemy. Musisz uciec przez tajemne przejście. Jakie tajemne przejście? A, tu! Spoko, ziomek. Moje miecze... Brońcie. Brońcie moją mamę. Ej, chodź, mamo. Zginąłem raz? Wow. Nawet nie patrzyłem na swój stan z życia. Kamanka, bo nie mamy czasu. No normalnie, gdybym nie nagrywał, to bym się z nimi rozprawił. Zawsze bym trochę przyekspił. No ale w tym momencie to mi się to nie opłaca. Już jesteś? Świetnie. Zatem idziemy. Kawa mi się kończy. No co jest? A, F2. Ciekawe, czy tutaj, na tej mapce jest coś ukrytego fajnego. Podziemny tunel. Dobra. O Jezu, panowie, nie wygłupiajcie się. A, to muszę rozwalić, żeby nie uszkodziło mi moją mamę. Mojej mamie, żeby nie uszkodziło, tak miałem powiedzieć. Come on. Uderzyłeś mi... No. Nie no, wiem, że to jest bez sensu, żebym z nimi walczył. Ale mnie kusiło, żeby im zbrać tyłki. Dobra, idziemy. Podziemna komnata, tak jest. Jest dosyć spora. I czyżby był czas na jakiegoś potwora? W niej? Dokładnie tak. Czas na walkę z tym oto krakenem, bo inaczej tego nie nazwę. I teraz, ja nie wiem, czy jej nie skrócę. Jeśli ją skrócę, no to widzimy się pod koniec walki. W sumie walka jest monotonna, więc nie ma po co przedłużać. No i dobra, potwór ubity. Zajęło mi to trochę czasu, no a też nie było jakoś to specjalnie ciekawe. Może pokazał wam całą walkę. Okej, udało się. Mamy sporo punktów doświadczenia. Oczywiście ja się przelecę po to wszystko, bo wiadomo, piechotą nie chodzi takie doświadczenie z takiego potworaza. Oho, podleczmy się. Ops. A, nie zgarnąłem jednej kulki, ale już dobra. Ops, i lecimy dalej, uciekamy dalej. Sądzę, że już nic nie powinno nam stanąć na drodze. I na szczęście chyba już uciekniemy. Revenge burned like a sun within the hero, and his destiny was clear. Jack had cast a shadow over the whole of his life. He had been the architect of his sister's blind suffering and of his mother's imprisonment. And soon his power would be absolute.
Looks like you didn't turn out too badly after all. You did pretty well back there. But there's still so much to do. Jack is getting closer to the sword. I can feel it. He needs a key to unlock the sword from its hiding place. And now he knows where it is. The key is in Hook Coast, hidden in the ruins of an old abbey. You have to get to it first. We have one advantage. He doesn't know the key will only make itself known to one of our bloodline. That's why we have to find your sister. As long as she's out there, Jack could use her. You should go to Darkwood and investigate the portal. There must be some way of activating it. It's the only way to get to Hook Coast. But first, I have a gift for you. There's power in your blood that hasn't been tapped yet. Feels good, doesn't it? From now on, I will be able to talk to you through your guild seal. Now go. I will try to find Teresa. Dobra, więc mamy instrukcję, co robić dalej. Zdobyliśmy pizdu doświadczenia. No i cóż, pora kończyć odcinek. Ja zrobię wszystko, żeby był... żeby się mieścił w... żeby się mieścił w 30 minutach. Zatem będzie pewnie pocięty, jak się masz. No i tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I... cześć.